Cześć, witajcie. Nie wiem, czy Wam również zdarzyło się kiedyś zastanawiać się, czy Wasz ekran Samsunga Galaxy S3 w każdym jego miejscu tak samo reaguje na dotyk, czy nigdzie nie ma jakichś przeskoków, czy coś może nie kontaktuje. I w tym celu, jeśli chcecie sobie u siebie to sprawdzić, zapraszam Was do takiego podmenu jak opcje programisty. Oczywiście musimy to włączyć tutaj. Tak, zezwolić. No, postarajcie się za dużo tu nie namieszać, bo niektóre rzeczy mogą być nieodwracalne i może być z tym problem, będzie trzeba na nowo cały system wgrywać. Ale o co chodzi? Pewno widzicie czasami, że ktoś nagrywa filmy z systemu Android i widać taką kulkę, gdzie dotyka dokładnie ekran, co przesuwa i tak dalej. To jest właśnie ta funkcja pokaż dotknięcie. Widzicie tą kulkę taka, która się ciągnie tutaj za moim palcem? To jest właśnie jakby ta opcja, tak? Czyli tutaj możemy sobie to włączyć. W momencie, kiedy mamy śledzenie jakby ekranu i podpięte to do komputera i zgrywamy jakby na obraz na żywo z komputera, z telefonu na komputer, to właśnie ten wskaźnik widać. I dodatkowo w tym miejscu możecie sobie właśnie sprawdzić, czy wszędzie ta kulka, w każdym miejscu właśnie ona się pojawia, czy gdzieś nie ma jakichś przeskoków, może coś nie widać. A druga sprawa to jest właśnie pokaż lokalnie lokalizację wskaźnika. O, teraz rysujecie sobie tak po ekranie i dopóki trzymacie, to rysuje nam się taka linia. Właśnie możecie sobie przejechać przez jakiś dowolny obszar i w ten sposób właśnie zobaczyć, czy tutaj właśnie Wasz dotyk jest wykrywany. Bardzo fajna opcja. Dzięki temu możecie się upewnić, że Wasz ekran w pełni działa. No i tak, a co jeśli na przykład okazuje się, że wydaje nam się, że widzimy gdzieś jakieś bedpiksele, czy właśnie jakieś subpiksele, że coś tam się wypala. Dobra, to teraz tak. Wyłączmy to, żeby to nam nie przeszkadzało. I teraz wejdźmy sobie. Ale to w sumie to też można było, można to tutaj znaleźć tak naprawdę, żebyście to widzieli. Chyba. Już szukam tego, żeby Wam to pokazać. No, jakoś tego nie widzę teraz. Dobra, w każdym razie. Gdzieś tutaj to było chyba. Dobra, nie widzę teraz tego w tym momencie, ale mam wyciągnięty ten skrót taki z widżetów. Możecie sobie zrobić kolory w negatywie. Jest to o tyle pomocne, że na przykład jak jest bardzo duże światło gdzieś na dworze, to dzięki temu możecie też więcej zobaczyć. No mnie się parę razy przydało. Dzięki temu nie jest wszystko czarne, tylko właśnie na odwrót robi się jasne i przez to jest bardziej widoczne. No i dzięki temu możemy też zobaczyć sobie, czy czasem gdzieś nam się coś nie wypaliło, bo na jasnym kolorze zdecydowanie łatwiej to zauważyć. Chyba, że no po prostu piksel zaczął świecić na biało, tak? Dodatkowo jeszcze jak widzicie, tutaj też Wam polecam, to są te skróty, które można w widżetach wyciągnąć sobie. Bardzo fajne w postaci latarki. Tu jest od razu sygnalizacja, że latarka jest włączona. Dźwięk mono, no to jest do słuchawek. Włącz wszystkie dźwięki. Nie sygnalizuje, że to jest wyłączone, ale dźwięki naprawdę wszystkie działają. No i tutaj jak widzicie jeszcze u góry parę innych opcji, takie jak bezpośrednie połączenia Smart Stay, połączenia głosowe dla aplikacji, czyli wydawanie komend w aplikacjach, jak na przykład Take a Photo, czyli zrobienie zdjęcia, jak jesteśmy w aplikacji kamera. No i SBIM do przesyłania plików przez NFC, tak? Z użyciem NFC. Dobra, to tak na szybko. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się, cześć.